To, bo my nagrywamy, to cisza nam potrzebna. No to lećcie, no. Witam serdecznie. Jestem bohaterem w serii Dobry Ogień, Podaj Dalej. Zapraszam do odcinka. Paweł Danilczuk, rajdowy Felix. Skąd się wzięło twoje zamiłowanie do czterech kółek? O kurczę, wiesz co, to bardzo dobre, to jest bardzo dobre pytanie. Nie wiem, jakieś 20 lat temu urodziło się to w mojej głowie, że chciałbym zostać kierowcą rajdowym. Może nie bezpośrednio tak, że chciałbym jeździć, ale oglądałem moich bohaterów. Bohaterów rajdowych, Krzysztofa Hołowczyca, Leszka Kuzaja czy Kajetanowicza. Oglądałem tych swoich bohaterów na ekranie mojego, oczywiście monitora, w zaciszu mojego pokoju i w pewnym momencie stwierdziłem, że chciałbym się z nimi ścigać. Jak postanowiłem, tak kilka lat później stanąłem u boku Krzysztofa Hołowczyca na rajdzie warmińskim, pamiętam, w swoim Lancerze Evo 9. I byłem bardzo dumny, że mogę się z nim ścigać. Dlatego kiedy to było bardzo dawno, to urodziło się bardzo dawno temu i myślę, że trwa do dzisiaj. Nie wiem, to tak wiecie, taki jest. Gdzie uczyłeś się rajdowej jazdy? No i tutaj muszę przyznać, że wtedy, kiedy ja zaczynałem te rzemiosło rajdowe, nie było takich typowych szkół rajdowych, tak jak na przykład dzisiaj. Możesz przyjechać do mnie na tor, możesz usiąść za sterami, powiedzmy, bardzo szybkiego auta, czy też wolnego auta i ja mogę na przykład przekazać trochę tej wiedzy swojej rajdowej. I wtedy, kiedy ja zaczynałem, nie było takich właśnie oto szkół, ani osób, które mogłyby przekazać taką wiedzę, więc jestem typowym samoukiem. Uważam, że wchodziłem po tych szczebelkach rajdowych dosyć powoli i osiągałem jakieś sukcesy na arenie rajdowej. Oczywiście nie wystartowałem od razu bardzo szybkim i mocnym samochodem, bo prawdopodobnie zrobiłbym sobie krzywdę. Więc zaczynaliśmy od samochodów z mniejszą pojemnością i z mniejszą mocą i wspinaliśmy się po tych szczeblach rajdowych aż do osiągnięcia oczywiście tytułu wicemistrza Polski. Więc jakby no, to jest dzisiaj już prostsze niż kiedyś. Czy konie mechaniczne mają znaczenie w rajdach? Dobre pytanie. I tak, i nie. Duża ilość koni mechanicznych na przykład na odcinku specjalnym, rajdowym, może spowodować, że nie jesteśmy w stanie ogarnąć tego auta. Na wyścigach górskich oczywiście potencjał musi być w aucie wyścigowym, ponieważ tam mamy krótki dystans i zwykle wiemy, jak po tej trasie jechać i nie potrzebujemy pilota. I tam ilość koni mechanicznych jest na wagę złota, czyli de facto potrzebujesz tam, żeby wygrać i żeby konkurować z najlepszymi, potrzebujesz gdzieś 800, 900, a nawet 1000 koni mechanicznych. Natomiast w rajdach są pewne obostrzenia, i więcej nie możesz tych koni, że tak powiem, znaczy im więcej, tym lepiej, ale są pewne regulacje, które nie pozwalają, wypowiem się teraz w nomenklaturze rajdowej, a bardziej tuningowej, dmuchnąć więcej tych koni do naszego silnika, gdyż po prostu są pewne regulaminy, które trzeba przestrzegać. Od jakiego wieku można startować w rajdach? Jeżeli chodzi o startowanie w rajdach, oczywiście mamy tutaj pewne zasady. Musisz mieć prawo jazdy przede wszystkim, ale na tak zwane track day'e, na tak zwane pojeżdżawki, gdzie są na obiekcie zamkniętym i organizator wyraża zgodę, no to wystarczy, żebyś umiał jeździć tym samochodem, no i miał ten oczywiście samochód, więc żadnych jakby takich progów wiekowych nie ma. Taka, że tak powiem, informacja, to znaczy taka informacja, to też taka ciekawostka. Mam swojego podopiecznego, który ma, uwaga, 14 lat i jeździ samochodem i go uczę i staramy się wypracować jakiś tutaj, że tak powiem, kompromis pomiędzy tym, żeby chodził do szkoły i żeby przychodził do mnie na lekcje. Więc tak jak widzisz, tych obostrzeń i ograniczeń w sumie nie ma. O ile chcesz wystartować w rajdzie, no to musisz mieć przede wszystkim licencję i skończone 18 lat i prawo jazdy. Jak bardzo ważne jest zaufanie do maszyny? Oj, tutaj ogromne. Musisz przede wszystkim mieć zaufanie do swoich
do swojego serwisu, do swojego teamu, który przygotowuje Ci ten samochód. I jak mówiłem wcześniej, rajdy i wyścigi to trochę dwie inne kategorie, bo tak jak mówiłem, tam trzeba mieć więcej koni, tutaj nie do końca. I zaufanie przede wszystkim do maszyny i do pilota, z którym jedziesz, no bo jak wiemy, bez pilota w odcinku specjalnym rajdowym nie da się pojechać. Natomiast na wyścigu górskim tam moce osiągają, jak już mówiłem, prawie 800, 900, a nawet 1000 koni, więc tam, jeżeli będziesz miał, nie daj Boże, jakiś element, który nie zagra z całością, to nawet jakbyś był naprawdę bardzo dobrym profesjonalistą i powiedzmy, nie wiem, odjedzie Ci jakiś element czy koło, powiedzmy koło, no to nie masz na to wpływu, więc i tracisz zaufanie do tego auta. Ja miałem kiedyś taką sytuację na treningu, gdzie awarii uległ wahacz przedni. Po prostu przy 140 na godzinę koło odjechało w lewą stronę i nie miałem w ogóle sterowania. I to było dziwne uczucie, bo jechałem 140 na godzinę i w pewnym momencie straciłem w ogóle sterowanie i kontrolę nad autem. I jakbym musiał, nie wiem, gdzieś uciec w prawo czy w lewo, czy miałbym gdzieś podbramkową sytuację, to może bym z tej sytuacji nie wyszedł. Dobrze, że to się stało na odcinku prostym i na dohamowaniu, więc opanowałem sytuację, ale już za każdym razem, jak już tylko zrobiliśmy ten samochód, to za każdym razem myślałem o tym. Więc musiało upłynąć trochę czasu, żeby już przekształcić swój umysł i już zaufać konkretnie. Koniecznie musisz mieć dobry samochód, przede wszystkim serwis, który Ci to przygotowuje. Ten sport to ryzyko. Boisz się czasem? Tak, powiem Ci, że tylko głupiec się nie boi, bo jak wsiadasz do, powiedzmy, maszyny, która ma 600-700 koni i pędzisz po odcinku specjalnym, powiedzmy, nie wiem, wyścigowym, bo teraz ostatnio biorę udział czynny w wyścigach górskich, to tamte prędkości są naprawdę dosyć wariackie. I my rozpędzamy czasami samochody do 200-215 km na godzinę po zwykłych drogach, takich normalnych, gdzie codziennie jeżdżą przeciętni, normalni, zwykli kierowcy normalnymi samochodami. Ostatnio mieliśmy wyścig górski, podkreślę, w Sopocie, tak to się nazywa, mieliśmy. I tam naprawdę ten odcinek leśny szedł pod górę, stąd ta nazwa, że górski, więc niektóre samochody na tych prostych, które były przygotowane przez organizatora, osiągały ponad 200 km na godzinę. To wyobraź sobie, że trzeba mieć respekt i szacunek do tego wszystkiego i pokory, bo jeżeli tej pokory nie będziesz miał, to może czasami się to skończyć bardzo tragicznie. Jak udaje Ci się dzielić starty w rajdach z życiem prywatnym? Tutaj muszę przyznać, że to faktycznie jest nie lada wyzwanie. Tak jak powiedziałaś, prowadzę firmę, kręcę bardzo dużo materiałów na swój kanał. Mamy też szkolenia, gdzie moi podopieczni przyjeżdżają właśnie samochodami i trenujemy, czyli dzisiaj będzie taki właśnie trening też między innymi. No i plus dochodzą te starty i jakby też między innymi życie, no trzeba jakoś żyć. Da się to wszystko poukładać, tylko trzeba być naprawdę dobrze, bardzo dobrze wszystko zaplanować i wtedy jesteś w stanie to uczynić. Jesteś w stanie pojechać na rajd, jesteś w stanie, powiedzmy, nie wiem, być w firmie, ogarnąć wszystkie rzeczy, pójść na trening, tylko trzeba chcieć. Jeżeli tego nie chcesz, to co robisz, powiedzmy, staje się męczące i to Ci nie wychodzi. Jestem w stanie to zrobić, poukładać, tylko do tego musiałem dojść, dochodziłem do tego jakiś czas, bo tak nie zrzuciło mi się to wszystko naraz, że i firma, i rajdy, i tak dalej, więc jakby powolutku wszystko dopinałem. Coraz mniej już chcę mieć obowiązków związanych z różnymi elementami, które są w firmie, dlatego dużo też oddaję swoim ludziom, którzy pracują w firmie i jakby potem wyciągam wnioski i konsekwencje, czy dobrze pracują, czy nie. A ja mam wtedy czas na swoje pasje i przyjemności. I w tym odcinku byłoby tyle. Zapraszam też między innymi na swój kanał, gdzie możecie oczywiście oglądać wszystkie moje motoryzacyjne przygody. Tymczasem strzała, cześć!